Tarnobrzegu rozpoczął się już 32. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano 7 koncertów. W tym roku będą się one odbywały głównie w tarnobrzeskich kościołach. Pierwszy koncert w ramach festiwalu odbył się w kościele parafialnym w Miechocinie. Jakie atrakcje przygotowali tym razem organizatorzy festiwalu? Organizatorami festiwalu są Tarnobrzeski Dom Kultury, Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskie Parafie. Głównym organizatorem i kierownikiem artystycznym festiwalu jest tradycyjnie Mariusz Ryś. W zeszłym roku większość koncertów odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Teraz postanowiono wrócić do świątyń. Kto zaprezentował się w Miechocinie? Wystąpi lubelska organistka Ewa Polska, a na klarnecie będzie grał Artur Figiel, artysta również z Lublina. Repertuar ciekawy, oczywiście zabrzmi na początek Bach, tokata i fuga demol, na dobry początek, a pozostałą część koncertu wypełnią transkrypcje, w większości transkrypcje na organy i klarnet. Znajdzie się wśród tych transkrypcji muzyka filmowa, muzyka Astora Piazzolli, ale też solowe utwory na klarnet pisane właśnie specjalnie na ten instrument. Tarnobrzeski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej już od ponad 3 dekad jest stałym elementem w kalendarzu ważnych wydarzeń kulturalnych w regionie. Tradycyjnie wykonawcy, którzy wystąpią dla mieszkańców Tarnobrzega, to uznani i cenieni artyści, którzy koncertują nie tylko w Polsce, ale także na wielu scenach w Europie. 7 koncertów zaplanowano w tym roku. Dzisiaj zaczynamy w Miechocinie, kończyć będziemy tradycyjnie w Zamku Dzikowskim. Również w pozostałych kościołach Tarnobrzega odbywać się będą koncerty w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Oprócz organów zabrzmią inne instrumenty, wspomniany już dzisiaj klarnet, ale także skrzypce, także głos ludzki, zarówno żeński, jak i męski, bo będzie mezzosopran i będzie tenor, będzie również recital organowy, poprzedzony taką, można powiedzieć, takim wstępem, w którym znajdzie się kilka słów o budowie organów, budowie tego ciekawego instrumentu. Co ważne, udział we wszystkich koncertach jest darmowy. Przez całe wakacje miłośnicy muzyki poważnej będą odwiedzać różne miejsca w mieście i podziwiać uznanych artystów. Każdy koncert będzie inny, a uczestnicy festiwalu będą mogli wysłuchać różnorodnego repertuaru. W tym zakresie będzie jednak mały wyjątek. Będą 2 koncerty, podczas których zabrzmi ten sam utwór, ale będzie po pierwsze wykonywany na różnych instrumentach, w różnych wnętrzach i przez różnych wykonawców, więc ja myślę, że to też będzie ciekawe doświadczenie, bo nawet gdyby były grane na tym samym instrumencie i w tym samym wnętrzu, ale przez innego wykonawcę, to zapewne zabrzmi inaczej i tu będziemy mogli porównać. Mówię tu o sonacie organowej Feliksa Borowskiego, amerykańskiego kompozytora z polskimi korzeniami. Drugi koncert odbędzie się w czwartek 18 lipca o godzinie 19 w kościele Ojców Dominikanów.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.